Czad Herbu Świnka to był jeden z najznamienitszych i najbogatszych rodów arystokratycznych polskich. Bardzo ważną postacią, taką dumą rodową był Tadeusz Czacki, założyciel słynnego Liceum Krzemienieckiego Kuźni Polskich Talentów. Wymieńmy tylko jedno nazwisko, Juliusz Słowacki. Niezwykłą osobą był Feliks Czacki, ojciec Róży Czackiej, przyszłej błogosławionej. Człowiek wszechstronnie wykształcony, społecznik, organicznik. Matką Róży Czackiej była Zofia z Leduchowskich. Też wspaniała rodzina zasłużona dla Polski i Kościoła. Róża, dzieciństwo Róży było na takich, przebiegało na takich jak gdyby skrajnościach, dwóch biegunach. Z jednej strony ciepły, empatyczny, serdeczny, kochający ojciec, rozpieszczający swoją najmłodszą córkę, a z drugiej strony surowa matka, która w jej życie wprowadziła taki dryl, dyscyplinę. Ale matka nie była złą kobietą, bo kiedy Róża ostatecznie straciła wzrok, otoczyła swoją córkę miłością i troskliwą opieką, chciałaby jej nieba przychylić. Róża Czacka od dziecka uwielbiała jazdę konną, co stało się bezpośrednią przyczyną jej kalectwa. Warto dodać, że jeździła po damsku. Wówczas kobiety miały nogi opuszczone na bok. Nie do pomyślenia było, żeby kobieta uprawiała hippikę jak mężczyzna. Jeździła brawurowo. Mimo że od dzieciństwa miała słaby wzrok, to jednak nie zważała na to i po prostu skakała przez przeszkody. I kiedy miała 22 lata, podczas takiego galopu koniem, chciała wziąć przeszkodę i koń stanął jak wryty i ona przeleciała przez jego łeb, spadła, bardzo dotkliwie się potłukła i pękła siatkówka w oku, co było przyczyną ostatecznej utraty wzroku przez pannę hrabiankę Różę Czacką. Natomiast ona do końca życia zachowała jakby miłość do koni. Przełomowym momentem była w życiu Róży Czackiej była utrata wzroku. Nie mogła się z tym pogodzić. Postanowiła odciąć się na kilka dni od świata. To było symboliczne, bo to trwało 3 dni, 3 noce. Tak jak gdyby ona wtedy z martwych wstała. To impulsem była rozmowa z doktorem Bolesławem Gepnerem, który jej powiedział bez złudzeń: Panno hrabianko, pani już nie będzie widzieć. Niech się pani lepiej zajmie teraz losem 18 tysięcy niewidomych w kongresówce. I ona sobie to wzięła mocno do serca, zamknęła się na 3 dni w swoim pokoju, nikogo nie dopuszczając. I wtedy przeżywa przełom. Wtedy postanawia, że poświęci się pracy osobom niewidomym. I ona przez 10 lat wyjeżdża na zachód, poznaje ośrodki tyflograficzne, czyli poświęcone pomocy niewidomym, literaturę, uczy się Braille'a. Po powrocie ostatecznym do Polski Róża Czacka zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Tworzą je ludzie świeccy, przeważają mężczyźni i wśród nich wyróżniającą się postacią był Antoni Marylski, który jest uważany za współtwórcę Lasek. Róża Czacka najpierw zakłada w Warszawie ośrodek dla niewidomych, najpierw dziewcząt, gdzie te dziewczyny uczą się takich praktycznych rzeczy jak robótki, prawda, szydełkowanie, robienie na drutach, żeby po prostu mogły zarobić na swoje utrzymanie. Ale ona wie, że to za mało. Marzy jej się właśnie taki ośrodek z prawdziwego zdarzenia i to jest już pierwszy krok do tworzenia dzieła Lasek.